Przed nami rewanżowy mecz w ramach Pucharu Polski Futsalu. Jesteśmy na etapie półfinałów. Rekord Bielsko-Biała, Gredar, Fit Morning, Brzeg. Na ten mecz zapraszają bardzo, bardzo gorąco Piotr Szymura i Rafał Kędzior. Zapraszamy Surmiak. Stefan Rakic. Dominik Jała. Marka Michał Marek, jak on potrafi to robić. Kacper Kendra przejmuje Popławski. Popławski, ależ to było blisko. Piłka zostaje w boisku. Popławski, Budniak. Budniak w tym, co robi, czyli w dryblingu. Witek. Ruszamy w drugą stronę. Świetna defensywna akcja zawodnika z numerem 10. Kubik. Ale... Popławski. Nie ma bramki. Świetna, świetne teraz zagranie Michała Kubika. Taki no-look pass jeszcze z przełożeniem. Świetnie, Michał Marek, zastawnik i gol! Przebieg tam jeszcze Surmiak przed koniecznym, zmylił bramkarza. Będzie nabiegał na tę piłkę Witek, jednak inaczej, na środek broni, nawrat i błyskawicznie mógł zaskoczyć tym wybiciem, tym w zasadzie strzałem. Robi wyblok Marek, Budniak do Leszczaka. Naprowadza piłkę Leszczak, świetnie to zrobił, ależ kapitalny gol, Sebastian Leszczak, 2-0. Chciałbym powiedzieć, taki klasyczny Sebastian Leszczak, tak, naprowadzał, szczerze mówiąc wiedziałem, że zrobi zwód do prawej nogi, nie wiem czy brzeżanie też to wiedzieli, natomiast kapitalnie to zrobił. Poczuli krew gospodarze, Leszczak zostawia Markowi, dobrze, konieczny, powalczył jeszcze o tę piłkę, nie był faulowany. W meczach futsalowych interweniuje taki piłkarski stoper, przerywa. Jest absolutnym dominatorem, a teraz pośliznął się Kucharski. Michał Marek ma pustą bramkę, wykorzystuje błąd rywali. Mamy 3-0 i teraz już mogę krzyknąć, Michał Marek do samego końca inteligentnie chciał to rozwiązać, pivot rekordu. Podnieś piłkę, a teraz kapitalna interwencja bramkarza zespołu gości, Szymona Koniecznego. Popławski, Rakic, świetnie to rozegrali i teraz mamy golazo, Stefan Rakic. No pięknie, pięknie to rekordziści rozegrali. W tym sezonie, tak jak powiedziałeś, narzekaliśmy, czy narzekamy na to, że rekordziści słabo bronią. Gorzej też wykonują te fragmenty gry, ale to jest zaprzeczenie tego. No, w idealnym tempie wszystko rozegrane, no i piękne, piękne uderzenie. Fizycznie, przynajmniej na tyle dzisiaj Brzeżan. No widać tą różnicę w dynamice gołym okiem. Precyzja, dokładność. To cecha charakterystyczna tego strzału, Łukasz Biel. Ładne bramki dzisiaj tutaj padają, to trzeba powiedzieć. A Łukasz Biel ma już dwie na koncie, 6-0 w 15 minucie spotkania. Rakic, Łukasz Biel, lewa noga i 3-0. Hat-trick klasyczny Łukasza Biela. Klasyczny, zgadza się, tak, klasyczny hat-trick, ale zupełnie skorzystali z tego Brzeżanie, sami się zagapili. Tak, a Leszczak jest w polu karnym, jest też Surmiak. Końcowa syrena, 7-0 prowadzi zespół rekordu absolutny i rozgrzewał swojego kolegę z zespołu. Dzięki temu już mamy zmianę w bramce i mamy pierwszego gola dla zespołu gości. A więc 22 sekundy potrzebowali zawodnicy z Brzegu. Artur Popławski na prawą nogę, Popławski, jest szansa na dobitkę, gdzie ta piłka odbija Marcin Raczkowski. Kucharski. Jest piłka pędząca w kierunku bramki, nie trafia do niej, a długo to trwało po zagraniu Miłosza Krzepka. Ten pierwszy pomysł nie najlepszy, inaczej wykonanie lepsze, a teraz Malinowski przed szansą, położony bramkarz, ale zdążył jeszcze Raczkowski i wprowadza piłkę już na połowę rywala, bramkarz rekordu, jednak błąd i ta piłka ląduje w bramce Kacper Kendra i mamy 7-2. Dwójkowe rozgrywanie piłki z Makowskim, teraz do środka, do Korzemiaki, znalazł sobie miejsce i czy zdążą wybić tę piłkę? Zdążył w ostatniej chwili Sebastian Leszczak, to było niesamowite, wygrał pozycję i teraz mamy gola! 3-0, biorąc pod uwagę drugą połowę, fantastycznie uderzył do Kucharski. Tych, które teraz widzimy, czyli Malinowskiego, a także Budniaka, który ma szansę i strzela gola na 8-3, Paweł Budniak. Ale jest zagrana piłka i to musi być gol, jest gol, 9-3, prowadzi rekord, no pachnie, pachnie dwucyfrówką. Pachnie dwucyfrówką, odblokował się rekord. Czasami to jest właśnie umiejętność trenera, żeby nie podgrzewać atmosfery, nie robić dodatkowego zamieszania i właśnie w ten sposób mamy bramkę numer 10, Miłosz Szczępek. Nie wiem ile
czasu minęło od czasu, który wziął trener Chus Lopez, ale szybko wyrównali stan w tej połowie. Wiesz, że czasu minęło? Minęły 3 bramki od tego czasu. Po godzinie 20, wtedy to zaczyna się spotkanie Konstraktu Lubawa z Red Dragons Gniewy. Też na pewno będzie to ciekawy mecz. A teraz Witek przed szansą na gola numer 4. Jest! Jest gol numer 4 dla ekipy z Brzegu. Piłka dostała, ciekawej rotacji, została w boisku. Co wykorzystuje Michał Marek? 11-4. Dobra asysta Malinowskiego. Druga asysta Malinowskiego. Paweł Budniak. Świetnie odwraca się z piłką Malinowski. Teraz nie był faulowany. Tutaj jednak siła Korzemiaki ogromna. Korzemiaka, Ukrainiec. Teraz brawa dla Krzysztofa Iwanka. O i teraz błąd. Michał Marek nie zdąży do tej piłki, bo jest tutaj Kucharski. Ale co on zrobił? Zostawił piłkę Michałowi Markowi. Najłatwiejsza bramka w karierze Michała Marka stała się faktem. 12-4. W tym momencie słyszymy ostatnią syrenę w tym meczu. Rekord Bielsko-Biała 12-4. Pokonuje zespół Feed Morning Radar Brzegi.